Tym razem przychodzimy do Was z tutorialem makijażowym, a dokładnie z testem pędzli marki Lussoni. Marka Lussoni na dobre zagościła na polskim rynku. Są to profesjonalne akcesoria do makijażu, włosów i paznokci. Przy tworzeniu poszczególnych kolekcji pracowali eksperci w danej dziedzinie. Kolekcja pędzli do makijażu Lussoni to 46 starannie wyselekcjonowanych modeli stworzonych przez profesjonalistów. Są to pędzle do aplikacji podkładu, korektora, pudru, do konturowania, do makijażu oczu oraz do zadań specjalnych. W dzisiejszym makijażu skupimy się na podkreśleniu oczu i rozświetlonym makijażu twarzy. Będziemy szaleć z brązami i złotem, nie pożałujemy też rozświetlacza. Całość uzupełnimy o makijaż ust w odcieniu nude. Makijaż rozpoczynam od nałożenia bazy, wykorzystując do tego pędzel numer 124. Odpowiednie nałożenie kosmetyku sprawi, że makijaż będzie świeży i trwały. W makijażu nie może zabraknąć podkreślenia brwi. To element, który nadaje twarzy charakter i wyraz. Do wypełnienia brwi używam pędzla 554. Jego ścięty, skośny kształt pozwoli w prosty sposób osiągnąć mistrzowski efekt. Następnie przechodzę do aplikacji podkładu. Używam do tego pędzla numer 112. Jest to płaski pędzel typu flat top, który świetnie sprawdza się w rozprowadzaniu podkładu. Ręcznie formowane włosie zadba o każdy szczegół makijażu. Do rozświetlenia okolic oczu stosuję korektor. Nakładam go używając pędzla o numerze 130. Aby maksymalnie przedłużyć trwałość makijażu, nie możemy pominąć pudru. Do jego aplikacji używam pędzla o numerze 206. Jest to duży, owalny pędzel, który ułatwia aplikację produktów sypkich. Przechodzimy do konturowania, czyli bronzera i różu. Do aplikacji tych kosmetyków używam ściętego pędzla z naturalnym włosiem o numerze 300. Jego skośny kształt świetnie dopasowuje się do twarzy, sprawiając, że jej konturowanie staje się banalnie proste. Dopełnieniem konturowania będzie rozświetlacz. Aplikuję go na szczyty kości policzkowych, używając pędzla o numerze 330. Czas na makijaż oczu. Zaczynam od aplikacji brązowych cieni, które będą stanowić podstawę mojego makijażu. Do blendowania używam pędzla z naturalnego włosia o numerze 400. Jego specjalny, zaokrąglony kształt zdecydowanie ułatwia pracę z cieniami. Następnie używam nieco mniejszego pędzla o numerze 406 i kontynuuję proces blendowania brązowych cieni. Staram się, aby było to maksymalnie dopracowane. Na koniec blendowania nie zapominam o roztarciu okolicy pod łukiem brwiowym, używając do tego beżowego, cielistego cienia i pędzla o numerze 424. Po skończonym blendowaniu przechodzę do aplikacji złotego cienia na środek powieki. Delikatne włosie pędzla o numerze 454 doskonale transferuje cienie, co pozwala uzyskać intensywną pigmentację.
Dopełnieniem makijażu będzie roztarta kocia kreska, która nada charakteru całemu makijażowi. Do stworzenia cienkich i precyzyjnych kresek używam pędzla o numerze 512. Czas na makijaż dolnej powieki. Aby makijaż oczu był pełny, nie możemy zapomnieć o połączeniu dolnej powieki z górną. Do aplikacji cieni w tej okolicy używam precyzyjnego pędzla o numerze 472. Cienie staram się rozcierać ku górze, tak aby połączyć je z górną powieką. Na koniec przechodzę do makijażu ust. Ze względu na to, że postawiłam na mocny makijaż oczu, przy ustach stawiam na stonowaną, delikatną pomadkę w odcieniu Nude. Do aplikacji pomadki użyłam pędzla o numerze 500. Tak prezentuje się skończony makijaż. Pędzle użyte w tutorialu znajdziecie na naszej stronie trena.pl. A jeżeli spodobał Wam się ten film, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!